Tak, bardzo uroczysta. Tam dzisiaj też bardzo uroczyście wyglądamy. Jest duża uroczystość, tylko tyle, że no, w naszym gronie nie ma zaproszonych gości, bo tak to byłyby zaproszeni goście, zaraz o tych gościach powiem. Byłyby też klasy wszystkie naszej szkoły, także ta zasłona to pewnie nie była zasłonięta, tylko pełna sala by była towarzystwa. Jest tak, jak jest. Się bardzo z tego cieszę. Jest nas, was, pieszaków 112. Będziemy już niedługo, będziecie przybywali ślubowanie na sztandar szkoły. Była wspomniana postać patrona. On nigdy nie za dużo wspominać. On urodził się 20 września 1902 roku, zmarł w lutym 2000 roku. Żył prawie 100 lat, zabrakło mu tylko 2 lat do setki. I tak jak wspominałem, było, że 1920 rok, kiedy była bitwa czy wojna z Bolszewikami, to już był prawie pełnoletni, na pewno brał udział, na pewno nie był obojętny, bo wiem, że był jeszcze harcerzem. Potem była wojna, druga wojna światowa, która zaczęła się 1 września 1939 roku na paśmie Niemiec Hitlerowskich na Polskę, a potem jeszcze na 17 września w Birmie Rosja Sowiecka wbiła nóż w plecy, które dokonało, że Polska nie miała szans w tej potyczce z dwiema potęgami na tamtym czasie. I tą rocznicę obchodziliśmy wczoraj akurat, rocznicę napaści sowieckiej na Polskę. W tamtych latach nasz patron spisał się dobrze, bo był komendantem batalionów chłopskich, brał czynny udział w oporze przeciwko okupantom. Także tutaj, tu są według mnie główne jego zasługi. No, tak jak powiedziane, był człowiekiem prawym, dlatego jest też naszym patronem. Na dzisiejszej uroczystości była zaproszona, nie byli zaproszeni, tak powiedziane, była zaproszona dwójka dzieci, bo nasz patron to był normalny człowiek. I jego dzieci, córka i syn, córka Zofia Kamińska, syn Jerzy Kamiński, jeszcze żyją. Jeszcze żyją, dobrze się mają, dwa lata temu byli na uroczystości tutaj. No i planowaliśmy, że przyjadą do nas na tą uroczystość. Niestety ze względu na pandemię nie mogli przyjechać. Pani Zofia jest w ogóle lekarzem, z wielkim zrozumieniem na ten temat się wypowiadała. Ja z nią miałem rozmowę telefoniczną w ostatnią niedzielę i tutaj jestem uważniony przekazać wszystkim obecnym serdeczne pozdrowienia od niej. Jako kontynuator, pani powiedzmy, szkoda, że nie ma, pani tego powiedziała dużo więcej od siebie, ale obiecamy, że w jej imieniu przekaże wszystkim pozdrowienia i tak samo, że po prostu dostanie zdjęcia dzisiejszej uroczystości. Ktoś mi podpowiadał, że dużo nie trzeba przemawiać, dlatego proszę Państwa, będę przekazywał mikrofon prowadzący. Także proszę bardzo, tu jest Kacper i Kula, tak? Proszę bardzo, przekażę tę pałeczkę. Dziękuję za uwagę. Tradycją stało się już, że w dniu patrona pierwszego raz pierwszy zostają oficjalnie przyjęci do społeczności uczniowskiej zespołu szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie. Prosimy pana Andrzeja Siewiewicza o przeprowadzenie uroczystego ślubowania. Kochani, to tradycja, która jest kontynuowana praktycznie od początku istnienia szkoły. Zawsze ślubowanie dla nas pierwsze składały rozpoczęcia, czyli 1 września albo w okolicach 1 września, ale od momentu, kiedy szkoła ma patrona, robimy to właśnie w dniu patrona.
dlatego za chwilę to będą wszyscy moment. Proszę wszystkich o serce. Podczas składowy do przeprowadzenia ślubowania głosowania. Uczniowie klas pierwszych, wyróżnienie złożenie ślubowania ze sztandar do sztandaru wysłał. Do ślubowania. Powtarzamy roku ślubowania. Nauczycielom, rodzicom oraz moim kolegom przyrzekam uroczyście. Uczciwie spełniać obowiązki uczniowskie. Szanować pracę szkolną oraz pracę innych ludzi. Wyrobić sobie silną wolę, koleżeńskość i uczynność, odwagę i prawdomówność, pracować czytelnie dla chwały i szczęśliwej przyszłości mojej ojczyzny, Rzeczypospolitej Polskiej. Nie czynić nic, co mogłoby splamić dobre imię zespołu szkół, Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie, do którego społeczności należy od tej chwili. Po ślubowaniu uczniowie wyróżnili złożenie ślubowania sztandar do klas co. Tradycją szkoły jest też wręczanie pierwszoklasistom symbolicznych tarcz jako właśnie symbolu łączenia was z takiego formalnego do naszej struktury. Znaczek, który za chwilę otrzymacie wszyscy, noście dumnie w klapie, to naprawdę zaszczyt. Zapraszam na scenę pana dyrektora i wicedyrektora szkoły do wręczenia tarcz. Zapraszam na scenę następującej kolejności. Klasę pierwszą Technikum Architektury Krajobrazu i klasę Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych wychowawczyni panią Marzenę Kodzior. Zapraszam na scenę. Tradycyjne podanie ręki, żeby dziwnać w tych czasach przez związkowanych, łokciowanych, ale to też nie mogę sanitarnie. Dziękujemy i zapraszamy Państwa do wspólnego zdjęcia. Proszę o zrobienie się zabrać w środku sceny. Zapraszamy wychowawcę, dyrekcję szkoły o wspólne zdjęcie.
Dziękuję. Proszę Państwa, to jest miejsca. Brawa Pani. Zapraszam na scenę z klasą pierwszą techniki weterynarii, którą otrzymał Pan Władysław Śłowiedec. Dziękuję. Proszę bardzo, zajęcie miejsce.